A teraz przenosimy się znów do kina za rogiem i przed nami prawdziwe wyzwanie, bo jak w kilka minut opowiedzieć o ekranizacji Potopu? I takie wyzwanie staje przed panią Anitą Pawlak-Zygmą. Dzień dobry, pani Olu, dziękuję. Witam bardzo serdecznie wszystkich. Wiem, że mam tylko 5 minut. I największego klasyka przed sobą, klasyka polskiego kina, czyli Potop. Mm-hmm. Polski film historyczny z 1974 roku. Dzisiaj będziemy polecali w reżyserii Jerzego Hoffmana. Jest to trzecia ekranizacja powieści Henryka Sienkiewicza, pod tym samym tytułem oczywiście. I akcja filmu toczy się podczas potopu szwedzkiego w Rzeczpospolitej obojga narodów. A jego głównym bohaterem jest awanturniczy chorąży Andrzej Kmicic. I pomysł na ekranizację Potopu zrodził się już w 1969 roku. Jerzy Hoffman z historykiem Adamem Kerstenem przygotował scenariusz do adaptacji. Skrócił i usunął liczne oryginalne wątki, więc zapraszam do czytania jednak książki, bo jakby film wszystkiego nie załatwi, trzeba sobie porównać. W czasie realizacji film był największym chyba przedsięwzięciem produkcyjnym w historii polskiej kinematografii. Zdjęcia kręcono od 1971 do 1973 roku, długo. Korzystano z plenerów polskich i radzieckich. A w obsadzie aktorskiej znaleźli się między innymi, uwaga, Daniel Olbryski, Małgorzata Braunek, Tadeusz Łomnicki i Kazimierz Wichniarz, ale tam jeszcze było mnóstwo aktorów, ja nie zdążę wszystkich wymienić i chciałabym powiedzieć wam kilka rzeczy bardzo ważnych tego, o czym może nie wiecie, tak zwanych ciekawostek. Żeby zachęcić oczywiście do oglądania filmu, bo film jest długi, on trwa aż ponad 3 godziny. Ale wyobraźcie sobie, bo dzisiaj trudno sobie wyobrazić nam, prawda, że ten film będzie bez Daniela Olbryskiego. A wyobraźcie sobie, że ogłoszono, że dzięki, że to właśnie on wcieli się, jak ogłoszono, nie? Że on będzie tym szlachetnym awanturnikiem, to w kraju podniósł się prawdziwy alarm. Tak, ja pamiętam, jak rodzice moi mi opowiadali o tym właśnie, że wybór Olbryskiego wzbudził duże emocje, bo tak. Każdy Kmicica wyobrażał sobie inaczej. Tak, dlatego, że właśnie, bo część widzów nie mogą uwierzyć, że ten aktor, który pan Wołodyjowski gra takiego nikczemce Azję, to Hejbejowiczan, to może wystąpić w jednej z najważniejszych narodowych ról. Mm-hmm. I była lawina listów od koła gospodyń wiejskich, od, jak to określano wtedy, twórcy filmowi określali wstrętnie anonimowi. To był taki bodziec dla Daniela, żeby udowodnić i pokazać tym kretynom, jak to powiedział Jerzy Hoffman w swoim wywiadzie, że nie mają racji. A teraz chyba nam jest trudno sobie wyobrazić, że ktoś inny mógł Kmicica zagrać. Tak. A Kirk Douglas właśnie, kiedy zapraszał Olbryskiego do udziału, bo robił wtedy film o przygodowych piratach i mówił Olbryskiemu, słuchaj, ciekawy ten twój kraj. Jeszcze nie zagrałeś Kmicica, a już mówią wszyscy o twojej roli. No, ostatecznie za swoją rolę Olbryski oczywiście dostał nagrodę dla najlepszego aktora festiwalu filmowego w Gdańsku. Ale jak Daniel Olbryski był pierwszym i jedynym chyba wyborem Hoffmana, bo Małgosia Braunek trafiła na plan Potopu dużo później, bo pierwotnie reżyser wybrał do tej roli studentkę filmówki. Jedną z 9 000 kandydatek, Janinę Sokołowską. Ale Małgosia Braunek przyjechała na zdjęcia próbne do Kaplicy Jasnogórskiej, a była w 7 miesiącu ciąży i wyglądała przepięknie, po prostu zjawiskowo, wszyscy byli zachwyceni. A że robili wtedy sceny batalistyczne, to mogli na nią poczekać. Tylko nikt nie przewidział, że jej ówczesny mąż, Andrzej Żuławski, zmusi ją po porodzie do gwałtownego schudnięcia i trzeba było zwężać wszystkie kostiumy. Twarz jej się bardzo wyostrzyła i no, nie za bardzo pasowała już do tej wizji, którą sobie wcześniej reżyser obmyślił, ale jak widać wszyscy też bardzo, bardzo doceniają tę jej rolę i spodobała się polskiej widowni. Jeszcze jedną z takich ciekawostek jest to, że pierwotnie w roli Zagłoby miał wcielić się Mieczysław Pawlikowski, ale aktor dostał zawału zaraz przed rozpoczęciem zdjęć i na jego miejsce wszedł Kazimierz Wichniarz.
A wracając do Daniela Olbryskiego, to rola Kmicica była dla niego ogromnym wyzwaniem. Musiał udowodnić wszystkim, że najlepiej biega, że najlepiej fechtuje i wódkę pije. Też najlepiej. Tak mówił o nim Hoffman w wywiadach. Ale, no świetny tak naprawdę, tak. Ale, smutna chyba konstatacja jest też taka, że wielu z tych aktorów już niestety nie ma wśród nas. Że zostają właśnie na ekranie i jedyna możliwość, żeby podziwiać ich talent, to właśnie Potop. Całe szczęście. Że właśnie dlatego kino jest tak niezwykłe i tak ważne. I dlatego właśnie między innymi do kina Za rogiem zapraszamy i koniecznie polecamy dzisiaj piękny, długi film Potop. Mhm. Ja jeszcze chciałam powiedzieć o tym, że budżet tego filmu miał rekordową kwotę, przeznaczona była 100 milionów złotych na zdjęcia. Zdjęcia trwały 535 dni. Przygotowano 23 tysiące kostiumów, a szwedzkie na przykład okrycia po zakończeniu zdjęć zostały przerobione na szkolne tornistry. No proszę. No, w filmie wzięło udział 400 aktorów i kilka tysięcy statystów. A armaty wykonała elbląska firma i wyobraźcie sobie, że zadbała nawet o to, żeby wszystkie mogły strzelać. A kiedy sprzęt przywieziono na plan filmowy, bo to i w Białorusi były zdjęcia kręcone, i w Polsce, i na Ukrainie, było to, te wszystkie materiały, to 37 wagonów towarowych musiało to przywieźć. No w 1972 roku zlikwidowano zespół filmowy odpowiedzialny za produkcję Potopu i władze myślały, żeby przerwać te zdjęcia, ale nakłady były tak wysokie, że nie można było tego wyrzucić wszystkiego do kosza. I aby kontynuować to, Jerzy Hoffman musiał podpisać oświadczenie, że ponosi odpowiedzialność za finansowe powodzenie tego filmu. I gdyby się cokolwiek nie udało wtedy, to chyba by to był ostatni już film w dorobku tego reżysera. A film przyciągnął 27 milionów widzów i dzięki temu stał się trzecim najchętniej oglądanym polskim filmem w historii, oprócz Krzyżaków, W pustyni i w puszczy. No i jakie sukcesy? No to trzeba powiedzieć, że Potop otrzymał nominację do Oscara dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, że w ankiecie polityki w 1999 zajął piąte miejsce wśród najciekawszych filmów polskich z XX wieku. Na jubileuszowej 50. edycji Złotych Kaczek otrzymał nagrodę za najlepszy pojedynek w historii polskiego kina oraz nagrodę najlepszego filmu historyczno-kostiumowego polskiej kinematografii. No cóż, no to film w wersji skróconej, cyfrowo odnowionej można zobaczyć oczywiście na naszym Facebooku, dlatego w kinie Za rogiem, bo trzeba pamiętać, że w kinie Za rogiem to widz decyduje o tym, jaki film ogląda, kiedy, o której godzinie i w jakim towarzystwie zobaczy ten film, także zapraszam serdecznie, bo po rekonstrukcji cyfrowej mamy ten film w Bibliotece Kina Za rogiem. Bardzo serdecznie dziękujemy zapraszam. I tu stawiamy kropkę. Oczywiście dzisiaj do tych 27 milionów widzów, którzy obejrzeli Potop, dołączą nowe osoby. Serdecznie i gorąco dziękujemy polecamy. Bardzo. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia.